Po pierwsze, tego, czego brakuje bezwzględnie, to czegoś, co się nazywa edukacja medialna. Nie chcemy niczego demonizować, nie chcemy straszyć, ale z drugiej strony też uważam, że mówienie o zagrożeniach nie jest straszeniem, tylko podchodzeniem do materii na podstawie faktów, nie opinii. Mamy dużo bodźców, tak? Dostajemy dużo różnych aplikacji i młody człowiek w tych aplikacjach się szybko połapie, ale pod warunkiem, że one są intuicyjne. Natomiast właśnie to jest ta różnica, tak? Że musimy po prostu patrzeć, jak pracujemy i musimy korzystać nawzajem z siebie. Technologia jest dla ludzi. Ona nie jest stworzona przeciwko nam i żeby nas unicestwić, tylko jest po to, żeby nam pomagać. A nasze zadanie tutaj jest takie, żebyśmy po prostu podejmowali racjonalne decyzje. Po wejściu do nowej firmy będzie: ja mam ADHD. To jest drugi sezon podcastu Halo to Bank. Bądź na bieżąco i obserwuj profile podcastu w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Do usłyszenia.